W ramach obchodów Dni Miasta PTTK Husaria zorganizowała rajd rowerowy, którego trasę przybliży prezes Husarii, pan Jan Piskosz. Trasa dzisiejsza wiedzie tutaj z PDPS-u, z DPS-u, szlakiem promenady Koniec Polski, Stanisława Koniec Polskiego, poprzez w okolice Sarniaka, następnie skręcamy w lewo pod prąd ścieżką edukacyjno-przyrodniczą Lasów Państwowych, dojeżdżając do Sarniaka, na Sarniaku poczęstunek herbaty, rozmowa krótka o przebytej trasie. Przy okazji rozmowy o rajdzie pan Jan Piskosz opowiedział nam również o innych imprezach, które przygotowuje Husaria. No, wycieczek rowerowych w tej chwili mieliśmy już ponad 3. To znaczy jeździliśmy do Bornego Sulinowa, następna w czerwcu będzie jeszcze jedna do Bornego Sulinowa, ponieważ takie zapotrzebowanie jest. Okolice Czarnego. To byłyby te wycieczki. Oprócz tego Husaria zorganizowała dotychczas już 3 spływy kajakowe. Pierwszostyczniowy, później zimowy. No i następnie teraz robiliśmy 2 spływy rzeką Rudą. Pierwszy odcinek i drugi odcinek rzeki Rudej i Brdy. W tej chwili przymierzamy się do spływu ogólnopolskiego, 14. ogólnopolskiego spływu kajakowego. Na ilu uczestników liczycie? No, liczymy gdzieś około 100, może ponad. Prawda, nikomu nie odmawiamy miejsc. Kto chciałby uczestniczyć, to zapraszamy serdecznie, a zwłaszcza mieszkańców Czarnego, ponieważ no tutaj jakoś z całej Polski przyjeżdżają. Natomiast z miasta Czarnego bardzo mało ludzi uczestniczy w tych spływach. Zapisywać się można dzwoniąc, powiedzmy, do siedziby WK PTTK Husaria, gdzie sekretarz pan Władek Pisula przebywa cały czas tam. To jest poniedziałek od 12 do 17 w środę. Podobnie i w piątek od 7 do 15. A oprócz tego można dowiadywać się u prezesa, telefon 698 433 334.